na pewno można było grać więcej. Byliśmy jeden kroczek od spełnienia marzeń, spełnienia dziecięcych marzeń, ale mam nadzieję, że nie był to ostatni raz w Wielkim Szlemie. W finale Wielkiego Szlema będziemy dążyć do tego, żeby wrócić tam. Mam nadzieję, że już na Roland Garros, jak nie tam, to w następnych turniejach i udowodnić, że należy nam się ten tytuł, że jesteśmy w stanie osiągać te największe trofea, sięgać po największe trofea. A czy jest niedosyt? Na pewno jest niedosyt. Jakby nie było, znaczy, że nie mielibyśmy tego w sobie, tego ciągu, tej pasji do zwyciężenia na największych arenach, ale trzeba docenić, gdzie byliśmy, co osiągnęliśmy, z jakiego poziomu, w jakim wieku też, jak dużo jeszcze przed nami, jak krótko współpracujemy i co już osiągnęliśmy, więc naprawdę jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy. Jak wspominałem, niedosyt zostaje, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc na pewno chcemy wrócić i być jeszcze silniejszymi. Czy zastanawiałeś się już może, czego zabrakło? No bo jednak w parze z Kugonysem no, pokazujecie, że dobrze się rozumiecie na korcie, że dobrze wam idzie ta wspólna gra. Czy to jest właśnie tak, że trochę przebiliście swoje oczekiwania, czy jednak może zabrakło czegoś, co sobie uświadomiłeś dopiero po finale? Chodzi o finał, tak? Stricte o finał. Na pewno finał był głównie rozgrywany w głowie, nie na korcie. Cała nasza czwórka, był to pierwszy raz w finale Wielkiego Szlema dla całej naszej czwórki. Różnica była taka, że graliśmy przeciwko dwóm singlistom, którzy prawdopodobnie od małego wieku nie myśleli nigdy o wygrywaniu Wielkiego Szlema w debla. Tak? Dla nas to gdzieś tam od młodych lat, ja już tego debla zawsze miałem bardziej w głowie niż singla. Nie ma co się oszukiwać i bycie w tym finale Wielkiego Szlema jednak było takim spełnieniem marzeń i sięganie pod trofeum, które było już tak blisko, było czymś wielkim przeżyciem i gdzieś tam dużo myśli się pojawiało w głowie, tak? Nie ma co się oszukiwać, bo nie da się wyłączyć myślenia. Trzeba umieć sobie z tym poradzić, z tą presją, z oczekiwaniami, szczególnie, że no jakby nie patrząc, może na papierze byliśmy lekko faworytami w tym finale, aczkolwiek finał rządzi się swoimi prawami. No, oni też pokonali bardzo wiele znakomitych par na przestrzeni całego turnieju, tak samo jak my, więc tak samo jak my mieli prawo tam być, zasłużyli na to, żeby tam być. W tym danym dniu byli po prostu od nas lepszą parą. Czy zawiodła trochę strona mentalna? Może troszkę właśnie zawiodła, jeżeli chodzi o sam tenis, samą techniczną stronę, taktyczną. Oglądając ten mecz później ze 2 czy 3 razy razem z Łukaszem Kubotem, z Mariuszem czy z Hugo, nie czuliśmy, że zrobiliśmy coś konkretnie źle tenisowo. Po prostu przeciwnicy byli danego dnia lepsi od nas. Trzeba uścisnąć dłoń, pogratulować i tyle. Nie było tam więcej, co mogliśmy zrobić. Tak naprawdę, jak już wcześniej wspominałem w innych wywiadach, debel jest tak ciężką grą, że jedna, dwie piłki może zmienić wszystko. Była pojedyncza sytuacja, którą gdzieś tam znaleźliśmy, która mogła troszkę obrócić bieg wydarzeń. No ale jakby na to nie patrząc, ktokolwiek oglądał, widać było, że jednak przeciwnicy od początku meczu dyktowali warunki i byli lekko lepsi od nas. No właśnie, to może powiedzmy trochę o trenerze. Czy czujesz, że ta współpraca z Mariuszem Fürstenbergiem przynosi już takie te efekty wymierne? Jak wygląda ta współpraca? Współpraca zaczęła się w okolicach 3 lat temu bodajże, gdzieś w okolicach pandemii. Jak ta pandemia już gdzieś tam hulała z miesiąc czy dwa, odezwałem się do Mariusza, zapytałem go, czy podjęlibyśmy wspólną współpracę. Na początku ta współpraca opierała się bardziej na takim byciu mentorem dla mnie, pokazaniem mi, przez co sam przechodził wcześniej, ponieważ sam był deblistą na najwyższym poziomie. Nie stawialiśmy sobie od razu celu, żeby wprowadzić mnie do finału Wielkiego Szlema, czy do pierwszej 20, pierwszej 10. Oczywiście z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc ten ranking się polepszał w miarę systematycznie i gdzieś tam takie myśli zaczęły pojawiać się w głowie. No ale na pewno pomoc Mariusza jest nieoceniona, jest wielkim, wielkim człowiekiem, wielkim sportowcem, wiele osiągnął w tenisie i to jego doświadczenie, to co przez to sam przeszedł, bardzo dużo mi pomaga, bardzo, bardzo dużo mnie nauczyło. I też tak to kolokwialnie powiedzieć, no ja jestem jeszcze dzieckiem na tych największych turniejach. On, że tak to powiem, prowadzi mnie trochę przez rękę, pokazuje wszystko, opisuje swoje uczucia, jak przez to przechodził, co robił, jak się przygotowywał, szczególnie o tych największych turniejów, no bo te mniejsze turnieje rządzą się trochę innymi prawami, są krótsze, a jednak Wielki Szlem trwa 2 tygodnie i trochę inaczej do niego trzeba podejść, więc na pewno pomoc Mariusza i Łukasza Kubota podczas Australian Open była nieoceniona.
Powiedz, bo trochę twoja kariera singlowa, no, ciężko było trochę przewidzieć, pewnie niewielu przewidywało, że w deblu tak ci dobrze pójdzie, no bo właśnie, czy to jest jakaś ogromna różnica, jeżeli chodzi o grę w deblu, a w singlu? Czy to jest kwestia partnera, czy to jest też kwestia jakiegoś innego treningu, sposobu gry? No właśnie, czy sam też myślałeś o tym, że osiągniesz taki sukces grając w deblu po tej swojej karierze w singlu? Jest to kwestia wszystkiego, co wymieniłeś, tak? Jest to ten sam sport, ale inny rodzaj sportu, że tak to powiem. No jakby nie patrząc, jest to gra zespołowa, więc musisz dobrać taki zespół, w cudzysłowie, żeby on funkcjonował, żeby uzupełniał swoje braki, żebyśmy wzajemnie się motywowali i dobrze dogadywali na korcie i poza kortem, co zawsze zaznaczam, bo jednak ta chemia w zespole jest bardzo ważna. Jak widać na przykładzie innych drużyn, czy to piłkarskich, czy koszykarskich, gdzie jest chemia, nawet zawodnicy nie są na najwyższych lotach, te osiągnięcia się pojawiają, te rezultaty się pojawiają i to jest najważniejsze, a nawet największe gwiazdy, które nie umieją wspólnie grać, potrafią zawodzić, więc najważniejsza jest ta chemia w zespole, umiejętność dogadywania się, wzajemnego wybaczania sobie błędów i wspierania się w tych ciężkich momentach. A czy sam przewidywałem? Tak jak już wspomniałem w poprzednim pytaniu, ta smykałka do debla zawsze była od młodych lat. Gdzieś tam ojciec zawsze mnie prowadził przez tego debla i uczył grania, że tak to powiem, poprawnie, tego ciągu na siatce, nie bania się piłki, że tak to powiem, poprawnego grania woleja i wszystkiego, więc od młodych lat gdzieś tam przejawiałem, można powiedzieć, większe predyspozycje do gry deblowej niż singlowej, chociaż... Ty też spałeś z rakietą, jak Tomek Berkieta? Tego sobie nie przypominam akurat, ale w tego singla gdzieś tam te rozety też się pojawiały, ale już na przestrzeni czasów juniorskich widać było, że bardzo często utrzymywałem ranking nawet z poziomu tego, że osiągałem wielkie rezultaty w deblu, a nie w singlu. Więc gdzieś tam zawsze chodziły słuchy, że może w tego singla się nie uda, ale zawsze mogę spróbować w debla i mogę osiągnąć wielkie rezultaty w debla. No i co, no, wszystko przede mną jeszcze. To, że osiągnąłem jeden finał Wielkiego Szlema, jeszcze nic nie potwierdza. Jestem młodym tenisistą na początku swojej drogi, jak już wspomniałem. Tak naprawdę zaczynam drugi rok zawodowego grania, pełny zawodowego grania. Tak naprawdę pierwszy pełny, w którym będę grał takie turnieje, jakie tylko będę chciał, bo w zeszłym roku były trochę one w kratkę. Musieliśmy jeszcze kombinować, gdzie się dostawać, jak się dostawać. Czasami współpracowałem z Hubertem, ponieważ z Hugo się nie dostawaliśmy do turniejów. Więc przede mną pierwszy pełny rok na turze, w takich turniejach, jakich tylko chcemy zaplanować. Więc co, no nie mogę się doczekać i zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Hugon jest to taki wymarzony partner, jeżeli chodzi o grę w debla, no bo jednak to ostatnie wyniki pokazują, że gra wam się dobrze. Tak, no na pewno na teraz nie mogę na nic narzekać. Tak? No, osiągnęliśmy finał wielkoszlemowy w Australian Open, ćwierćfinał wielkoszlemowy w US Open. Za pierwszą próbą już trzecią rundę w Roland Garros w zeszłym roku. Wimbledon ominęliśmy z różnych powodów, głównie mojej kontuzji i w ostatniej chwili udało mi się zapisać z Kamilem Majchrzakiem. Więc trzy rezultaty bardzo zadowalające na wielkich szlemach. Z wielkiego szlema na wielkiego szlema osiągaliśmy coraz lepsze rezultaty, więc mam nadzieję kontynuować ten trend. No to taki powiedzmy już wymarzony, jakiś legendarny zawodnik do pary. Kogo byś wybrał, jakbyś miał po prostu do wyboru każdego? Kogokolwiek. Ciężkie pytanie. Zawsze starałem się skupiać na sobie i dawać z siebie wszystko na korcie i wspierać partnera w tych ciężkich momentach i rzeczywiście dokładać swoją cegiełkę do tego teamu. A kto byłby wymarzonym partnerem? Federer, Nadal. No. Może jeszcze gdzieś tam sięgnąć do tyłu pamięcią. No jeżeli mówimy o singlistach, to na pewno chciałbym, ma takie marzenie zawsze było, żeby gdzieś tam zagrać przeciwko Nadalowi. Z Federerem już mi się nie uda, może przeciwko Djokovicowi się uda jeszcze, zobaczymy, ale na pewno fajnie by było wspólnie zagrać z Nadalem. Pewnie to się nie zdarzy niestety z różnych powodów, ale tak, z całej historii jakbym miał wybrać, to z Nadalem myślę. Okej, okay, no to teraz jakie plany przed tobą, no bo... Wydawałoby się, trzeba podtrzymać teraz tę formę i pewnie celować w te najwyższe tytuły. No właśnie, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że teraz ta forma gdzieś tam weszła na ten wyższy poziom i chcesz to podtrzymać, czy jednak na spokojnie, kroczek po kroczku, jak to mówi Mariusz Podzianowski? E-
No, forma jest. Forma jest, na pewno chcemy ją kontynuować, chcemy z niej wyciągnąć jak najwięcej, wycisnąć z niej jak najwięcej, póki jest. Tenis, tak jak każdy inny sport, jest przewrotny. Czasami ta forma jest, czasami nie. W tenisie jest o tyle specyficznie, że praktycznie w każdym tygodniu wyjeżdżamy przegrani z danego turnieju. Nawet z Australii wyjeżdżaliśmy przegrani, jakby na to nie patrząc. Więc trzeba się przygotować na to, że kiedyś ta forma spadnie, ale póki jest, chcemy z niej wyciągnąć jak najwięcej. W piątek już wylatujemy do Rotterdamu, później na Doha, Dubaj, India, US, Miami, więc plany są ambitne na wielkie turnieje z największymi nazwiskami. Więc co, mamy nadzieję pokazać się z jak najlepszej strony, a co przyniesie przyszłość, to zobaczymy. No właśnie, ostatnie dni, ostatnie tygodnie, no to wielkie sukcesy polskich tenisistów, tenisistek. Jakie może twoje rozważania? Jak myślisz, czego potrzebuje polski tenis, żeby dalej osiągać te sukcesy? Czy widzisz, że to jest jakaś zmiana ostatnio wpłynęła na to? Czy może sposób patrzenia, sposób, nie wiem, treningu? Czy widzisz, że ta zmiana jakoś już jakoś się materializuje, albo ona może w przyszłości się zmaterializuje? Jak myślisz, co potrzeba polskim tenisistom, żeby te sukcesy były częstsze? Przede wszystkim wiarę w siebie i wiarę w to, że jesteśmy w stanie osiągać te rezultaty z poziomu Polski, że tak to kolokwialnie powiem. Myślę, że często jesteśmy trochę za bardzo zamknięci w głowie na to, że jesteśmy z Polski, nie mamy warunków, nie mamy tego, nie mamy tamtego, nie mamy trenerów, ale jak pokazujemy aktualnie wszyscy na korcie, łącznie z Igą, z Hubertem i z Magdą i z wieloma jeszcze innymi zawodnikami, wszystko jest w głowie, że tak to powiem. Tak? Ten aspekt finansowy jest bardzo ważny i bez niego nie ma tego rozwoju, nie ma możliwości podróżowania, trenowania, ale koniec końców, jak to pokazał Djokovic i powiedział też w swojej przemowie po Australian Open, jego dzieciństwo też nie było łatwe, jego początki też nie były łatwe, Tsitsipasa też, pochodzącego z Grecji, też na pewno nie mieli akademii z 40 kortami, 10 trenerami i wszystkim, co sobie zapragnęli. Więc koniec końców jest to wiara w to, że jesteśmy w stanie to osiągnąć, że należymy do tego świata i wychodząc na kort, nie bać się tego, że jesteśmy, nie bać się wygrywania, tak? Nie bać się tego, że ktoś jest lepszy od nas, tak? Że ktoś jest bardziej z uprzywilejowanej sytuacji, tak? No bo prawdopodobnie tak jest, tak? Prawdopodobnie mają lepsze możliwości do trenowania, większe obiekty, więcej trenerów, więcej pieniędzy czy czegośkolwiek innego, ale jak pokazujemy tutaj razem ze wspólnymi tenisistami z Polski, wszystko jest możliwe. Trzeba po prostu się nie bać, iść do przodu z wysoko podniesioną głową i sięgać po największe trofea, które z czasem przyjdą. Super. Dzięki, Janek.